Dzień dobry, nazywam się Dominika Lipska i witam Państwa w imieniu Stowarzyszenia Turystyka z Pasją. Tym razem witam Państwa spod pomnika Jana Zamoyskiego. Dlaczego akurat stąd? Ponieważ właśnie o Janie Zamoyskim chciałabym Państwu dzisiaj opowiedzieć. O Janie Zamoyskim mówi się, że był to człowiek w służbie czterech monarchów, dlatego że za czasów jego życia przypadło panowanie czterech królów Polski. Zaczynał swoją karierę Jan Zamoyski na dworze Zygmunta Augusta, ostatniego z rodu Jagiellonów, gdzie został sekretarzem królewskim po tym, jak przybył ze studiów w Padwie. Po śmierci Zygmunta Augusta w Polsce był problem, dlatego że Zygmunt August nie miał syna, więc nie było kogo obwołać królem. Szlachta wpadła na, w cudzysłowie, genialny pomysł wolnej elekcji. Stwierdzi, że sami sobie wybiorą króla i Jan Zamoyski tą wolną elekcję poparł. Poparł także jednego z kandydatów. Jego kandydatem był Henryk Walezy. Jak Państwo widzicie, strzał był świetny, dlatego że czy to dzięki Janowi Zamoyskiemu, czy dzięki szlachcie, ale Walezy został wybrany królem. Gdy przyjechał do Polski, niestety bardzo mocno nie spodobał się szlachcie, gdyż nagle z karocy wysiadł jakiś taki dziwny człowiek w krótkich spodenkach, rajtuskach, obwieszony klejnotami, w berecie na głowie, z kolczykiem w uchu, a jeszcze do tego z karocy wystawała rakieta tenisowa, gdyż Henryk Walezy lubił grywać w tenisa, oczywiście to był taki pradziadek tenisa, natomiast w Polsce ta gra była zupełnie nieznana, co więcej, uwłaczała majestatowi królewskiemu, oczywiście zgodnie z tym, co mówiła szlachta. Z biegiem czasu było coraz gorzej, dlatego że zaczęto pokątnie szeptać, iż Henryk Walezy jest jakiejś dziwnej orientacji seksualnej, gdyż nie za bardzo ogląda się za białogłowami. Na jego usprawiedliwienie można powiedzieć tylko tyle. Otóż próbowano go zeswatać z Anną Jagiellonką, była to siostra Zygmunta Augusta, o wiele starsza od Henryka Walezego. Co więcej, tak jak Zygmunt August miał trzy siostry, to jednej mówiono, że była ładna, a drugiej, że była mądra, Anna była ni taka, ni taka. W związku z tym, no, trudno się dziwić, że na sam widok Anny Jagiellonki Henryk Walezy po prostu uciekał. W końcu na wieść o tym, że zwolnił się tron francuski, do którego on miał prawa, uciekł do Francji. Z Polski zabrał podobno tylko dwie rzeczy, widelec i plany toalet. O Janie Zamoyskim bardzo trudno jest opowiedzieć w tak krótkim czasie, więc zapewne będziemy do jego postaci wracać jeszcze niejednokrotnie. Na te oraz inne odcinki zapraszam już dziś. Do zobaczenia. Tak na zakończenie w imieniu Stowarzyszenia Turystyka z Pasją chciałabym Państwu życzyć zdrowych, pogodnych, radosnych, białych świąt. Do zobaczenia.